Dzień doberek. Witam Cię z rana. Ja mam na imię Mariusz, a Ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy na temat nawyków. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko, napisz w komentarzu, jak minął Ci weekend, bo dla nas świetnie. Byliśmy w Gdańsku, byliśmy w Trójmieście, spotkaliśmy cudownych ludzi. Zresztą ostatnie 10 dni to było 6 miast, ponad 600 osób, które żeśmy spotkali, przytulili, uściskali. Odbyliśmy wspaniały tur, wspaniali ludzie, wspaniałe wydarzenia i dzisiaj pomyślałem, że fajnie by było, żebyśmy porozmawiali na temat nawyków. Dlaczego? Dlatego, że podchodzicie do nas na tych spotkaniach i mówicie, że z tym sobie radzicie, a z tym sobie nie radzicie. I dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat tego i zapytać się tak naprawdę Ciebie, z jakimi nawykami radzisz sobie najtrudniej, a z jakimi nawykami wychodzi Ci świetnie. I na początek, jak będziecie tutaj wypisywać te swoje nawyki, te swoje spostrzeżenia na temat nawyków, porozmawiajmy o tym, jakie możemy mieć ewentualnie nawyki. Czy udało Ci się wprowadzić takie 5 nawyków, które są według mnie taką podstawą, takim fundamentem naszego wspaniałego życia, naszego wspaniałego każdego dnia? Pierwszy nawyk to jest taki rytuał poranny. Taki rytuał poranny, czyli pierwsze godziny czy dwie, w których to pracujesz nad tym, żeby być szczęśliwy w ciągu dnia, żeby być pozytywny, żeby mieć mnóstwo energii. Mówiliśmy o tym w różnych naszych projektach, czy to moje 90 dni, czy podczas naszych krótkich spacer rozmów, kiedy to na przykład mówimy o 3 pierwszych rzeczach, które warto zrobić. Nie wiem, czy widziałaś taki live w zeszłym tygodniu, czyli pierwsza rzecz, jak wstaję, to ze względu na to, że mój umysł jest teraz jak gąbka, gotowy przyjąć wszystko, co Ty na to, żeby na przykład powiedzieć sobie, że będę mieć cudowny dzień, że powiedzieć sobie, że mam wspaniałe życie, że świetnie, że żyję, dotknąć się, cieszyć się, że żyję, że po prostu będę miał następny dzień doświadczania. Drugi to, czy się ruszasz z samego rana, czy pobudzasz limfę, czy pobudzasz swój układ krwionośny, a trzeci tak naprawdę, czy uzupełniasz płyny, czy wypijasz sok z samego rana. Czyli rytuał poranny, taki rytuał poranny, czy robisz medytację, czy modlitwę, czy wprowadzasz się w stan ekstazy, w stan radości, w stan doświadczania tego życia, czy raczej jesteś osobą, która wstaje w ostatniej chwili, bo budzik zadzwonił, po prostu jesteś wnerwiony z samego rana, po prostu, bo się śpieszysz już na autobus, czy na pociąg, czy tam, żeby dzieci już zbudzić i tak dalej. To wszystko decydujemy z samego rana. Jak zbudujemy sobie poranne nawyki, jak mamy poranny rytuał, to taki będziemy mieli cały dzień, taki będziemy mieli całe życie, ponieważ w ten sposób ustawiamy całe swoje życie. Wiele osób po prostu nie daje sobie wystarczająco czasu na to, żeby z rana mieć czas dla siebie. Widzisz, ja wstaję codziennie od ponad 10 lat, codziennie o 5 rano, po to, żeby wprowadzić Ciebie w stan radości, ekstazy. Dlatego przez 5 lat, kiedy jestem tutaj z Tobą, jestem od rana uśmiechnięty, zadowolony, szczęśliwy, ponieważ to są rytuały, to są poranne rytuały. Może być rytuał ścielenia łóżka na przykład. Nie wiem, czy wiesz, ale w wojsku bardzo ważnym jednym z elementów musztry wojskowej jest na przykład pościelenie łóżka z samego rana, po to, żeby dać sobie nagrodę, czy że za spełnienie takiego małego obowiązku. Niektórzy po prostu wypadają z łóżka, łapią co tam się tylko da i lecą do pracy i niestety ten nawyk jest źle wpływa na ich życie. Planowanie, drugi nawyk na przykład. Czy jesteś w stanie planować sobie życie? Niezależnie od tego, czy ktoś dla Ciebie planuje życie, czy na przykład jeśli pracujesz dla kogoś, czy na przykład Ty sam planujesz sobie obowiązki w ciągu dnia, czy potrafisz już zaplanować. Bo nie wiem, czy wiesz, że jak zaplanujesz swoje życie, wyznaczysz sobie cele, to Twój umysł jest na tyle wybiórczy z tej całej rzeczywistości, którą tutaj mamy, że te cele, które sobie zaplanujesz, możesz zrealizować. Nie ma, tak jak powiedziałem, nie ma to znaczenia, czy masz kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt, po prostu planowanie jest super nawykiem. Trzeci na przykład, czy wypijasz jedną szklankę soku przynajmniej dziennie, po to, żeby odżywić swoje komórki, po to, żeby dożywić się komórkowo i wypić tą szklankę soku. Moi mentorzy mówili, żeby jeśli ludzie by tylko wypijali jedną szklankę soku dziennie, to o 50% mniej chorób mieliby w swoim życiu. Co Ty na to? Jedna szklanka soku. Czy to dużo, czy to mało? A, bo nie mam czasu i tak dalej. Na jedną szklankę soku, żeby wycisnąć jedną szklankę soku, wstań 5 minut wcześniej, wyciśnij sobie ten sok i to będzie najzdrowszy posiłek w ciągu Twojego dnia.
Czwarty fajny nawyk, wybieram schody zamiast windy. Co ty na to? Wybieram schody zamiast windy. Owszem, jeśli to jest 60 piętro w jakimś tam wieżowcu, to jest trudno, ale tak do trzeciego, czwartego piętra myśmy kiedyś skakali po 2-3 stopnie. Ja do dzisiaj zresztą, jak zajadę do siebie do Giżycka, to wskakuję po 3 stopnie na schodach, bo tak się nauczyłem, takie przyzwyczajenie do tych stopni. A dzisiaj ludzie co? Wybierają windę, wjeżdżają windą na górę, nawet na pierwsze piętro albo nam i tak dalej. Wybieram schody zamiast windy i wdzięczność na przykład. Piąty, który jest rewelacyjny. Za co jestem wdzięczny? Za co mogę rano podziękować? Rano, czy nie wiem, na koniec dnia? Możesz takie robić rytuały i rano, i wieczorem. Po to, żeby budować swoją pozytywną postawę do otaczającego się świata. Bo widzisz, rzeczy się dzieją na świecie, ale nasza postawa decyduje, jakie te rzeczy mają wpływ na nasze życie. Bo może być postawa po prostu przegranego, który z rana wstał za późno, nie jest za nic wdzięczny, a wręcz jest i tak dalej na swoje życie. To żona go denerwuje, to dzieci go denerwują, to szef później w pracy go denerwuje. Wszyscy za niego decydują w pracy, decydują, co on ma robić, jak ma robić, bo facet nie ma żadnych planów, nie dba o swoje rytuały poranne, nie jest osobą, która nastawiona jest do życia pozytywnie z rana. I to są rzeczy, które decydują o tym, czy mamy piękne, czy mamy smutne, czy denerwujące nas życie. A teraz napisz, bo nikt nie pisze, z jakimi nawykami radzisz sobie najgorzej. Bo na przykład, nie wiem, czy masz nawyk nie jem mięsa. Widzisz, projekt Odmładzanie na Surowo to jest przede wszystkim zachęcanie do tego, żeby odstawić pokarmy od zwierzęce. Jak sobie z tym radzisz? Czy udało ci już odstawić pokarmy od zwierzęce, mleko, nabiał, jajka, po prostu rzeczy, które pochodzą od zwierząt, które mają oczy i plany na przyszłość, tak? Jak sobie z tym radzisz? Albo nawyk nie jem cukru. Jak sobie z tym radzisz? Czy jesz dalej cukier? Czy sobie z tym radzisz? Jak to u ciebie wygląda? Czy jesz dalej pieczywo, makarony, mąkę? Czy te rzeczy nadal powodują stany zapalne w twoim ciele? Albo nawyk nie pije kawy. Jak sobie z tym poradziłeś? Jak to jest u ciebie z tym nawykiem picia kawy? Radzisz sobie, nie radzisz? Napisz mi w komentarzu. Albo nie pij alkoholu. Niektórzy mają z tym problem, na przykład odstawieniem alkoholu. Ja się przyznaję, byłem już witarianinem, a nadal zdarzało mi się napić alkoholu. Było coraz trudniej, bo moje ciało reagowało coraz gorzej na wprowadzanie tego alkoholu, ale ciągle tego nawyku nie mogłem odstawić. Dla mnie było najtrudniej odstawić akurat nawyk alkoholu. Ale od kilku lat po prostu nie piję. Wystarczyło, że obejrzałem wystarczającą ilość materiałów, wystarczy, że poczułem się wystarczająco źle, wystarczająco razy i po prostu podjąłem taką decyzję. Nie palę, jak ci idzie z paleniem na przykład. Ja rozmawiałem ostatnio z moimi dziećmi i ja rzuciłem palenie papierosów w wieku 21 lat. Powiedziałem sobie, że jestem na tyle dojrzały i na tyle logicznie już myślę, że nie będę się świadomie zabijał i skracał sobie życia. A jak u ciebie? Jak to u ciebie jest? Czy już na tyle jesteś świadomy, żeby zrozumieć, że alkohol nie jest dla ludzi, że picie kawy nas wykańcza, że palenie papierosów jest dla nas szkodliwe? Już nie mówię o innych używkach do palenia. Ale są jeszcze rzeczy, trzecia grupa rzeczy, o której chcę dzisiaj z tobą porozmawiać. Jak mi tutaj piszesz pięknie, tak naprawdę, jak rezygnuję ze swoich nawyków albo z którymi masz najtrudniej, to są tak zwane mentalne nawyki. Jakie mamy mentalne nawyki, z którymi bardzo trudno sobie poradzić? Na przykład wyobrażanie sobie siebie idealnego. Czy masz taki mentalny nawyk, że wyobrażasz sobie siebie idealnego i przez to czujesz się źle? Ponieważ jak coś ci nie wyjdzie, to się po prostu biczujesz z tego tytułu. My jesteśmy tylko ludźmi, tak naprawdę potykamy się. 2 kroki do przodu, 1 krok do tyłu, 3 kroki do przodu, 4 do tyłu i tak dalej, i tak dalej. Dajemy sobie czas na to, żeby zmieniać nawyki na te pozytywne, które dadzą nam zdrowie i życie, ale bardzo dużo ludzi się biczuje. Nie wiem, zjadam jakieś ciastko i tak dalej i po prostu źle się z tego tytułu czuję. Mentalny nawyk po prostu idealnego siebie. Drugi mentalny nawyk. Myślenie o tym, co myślą o mnie inni. To jest dopiero wielka rzecz, tak? Nam się wydaje, że ludzie się nami interesują. Chcę ci powiedzieć, wyprowadzić cię z błędu. Inni ludzie interesują się tylko sobą. Nie interesujesz ich zupełnie. Nam się wydaje, że inni ludzie nas oglądają, że oni się nami interesują i tak dalej. Tak naprawdę każdy
patrzy na siebie i każdy się interesuje tylko sobą, a nam się wydaje, że musimy być po prostu w stosunku do innych idealni, żeby inni nas po prostu źle nie oceniali, czyli co pomyślą o mnie inni. Trzeci nawyk mentalny, tak? Krytykowanie siebie. Krytykowanie siebie, tak? Czy ty krytykujesz swoje ciało, czy na przykład patrzysz na siebie w lustro i mówisz, o, ta część jest niezdrowa, ta jest brzydka i tak dalej, krytykujesz i tak dalej, albo swoje zachowanie. Jak możesz krytykować swoje zachowanie? To jest kolejny etap, który warto przejść na drugą stronę, na stronę światła tak naprawdę. Przestań siebie krytykować. Jesteś zbiorem nawyków, które ktoś w ciebie wprogramował i przestań się krytykować za to, że popełniasz jakieś swoje błędy. Bo wtedy jest dużo łatwiej. Czwarty, skupianie się na tym, czego nie chcesz. Jejku, wielki nawyk. Wiele osób chce zmiany na świecie, w swoim życiu i tak dalej, a skupia się na tym, czego nie chce. Po prostu. I zamiast skupić się na tym, czego chce, to skupia się na tym, czego nie chce. Na czym to polega na przykład? Chcesz mieć więcej pieniędzy? To przestań powtarzać sobie, nie mam pieniędzy. Nie stać mnie na to. Nie mogę pojechać na przykład na odnowę biologiczną z Mariuszem, bo mnie na to nie stać. A co jeśli to będzie najważniejsze wydarzenie w twoim życiu? I od tego miejsca zmieniasz nawyki i twoje życie się zmienia na zawsze. Co jeśli? Co jeśli? Tak naprawdę popatrzmy na to z innej strony, czyli na zasadzie takiej, czy mnie stać na to, żeby nie pojechać z Mariuszem na odnowę biologiczną na Mazurach? O, to jest fajne pytanie. Piąte, porównywanie się z innymi. Niby to samo, co pomyślą o mnie inni, ale tak naprawdę coś innego. Porównujemy się z innymi, patrzymy na to, na tamtego, jak oni wyglądają, co oni reprezentują sobą i tak dalej. No, zamiast docenić kogoś, dać mu jeszcze więcej motywacji do działania, to bardzo często chcemy podciąć im skrzydła, chcemy ich skrytykować, po to, żeby byli równi, tacy jak my, żeby się nie wychylał, tak? Czyli mamy tutaj porównywanie się z innymi, że muszę być po prostu osobą idealną, muszę być osobą, która po prostu cały czas trzyma siebie w ryzach i tak naprawdę porównuje się z innymi. O, tamten nie pije, a ja piję, tak, tą kawę, albo tamten taki szczupły, a ja taka gruba i po prostu takie porównywanie się, nie wiadomo. Ale tak naprawdę myślę, że największym elementem tego naszego dzisiaj spotkania, czyli z jakimi nawykami najgorzej sobie radzimy lub z jakimi radzimy sobie świetnie, o, witaj Cię Marzenko, to jest na przykład obwinianie i karanie siebie za niepowodzenia. Czyli jeśli mamy zmianę nawyków, to nie oznacza wcale, że my mamy już być idealni. Czyli jeśli my pracujemy w projekcie Odmładzanie na Surowo, jesteśmy w projekcie Odmładzanie na Surowo. Przez 5 lat rozmawiamy o różnych zdrowych nawykach. W tym roku mamy 12 nawyków na całe życie. Zaczęliśmy od picia soku z selera, odstawienie mięsa i odstawienie cukru. Później prysznice naprzemienne. Później oczyszczanie naszego organizmu, naszej przestrzeni. Później nie piję kawy. Później ćwiczenia. Później pisanie wdzięczności. Teraz mamy nawyk z dopaminy, tak? Zrobiliśmy na ten temat filmik na naszej grupie. Warto na przykład oczyścić się z dopaminy. Zrozumieć, co to jest za problem, jeśli chodzi o dopaminę i się po prostu z niej oczyścić. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby zrozumieć, że ty wcale nie musisz być już teraz idealny. Przestań siebie karać, przestań siebie obwiniać, a ciesz się procesem. Bo widzisz, tak naprawdę na koniec nie liczy się to, co osiągniesz, a liczy się cała droga, którą przejdziesz. Nie liczy się cała droga. Tak naprawdę nie chodzi o osiągnięcie tego celu, tylko kim się staniesz, jak osiągniesz ten cel. Czyli jeśli odstawisz kawę, a zajmie ci to 5 lat następne, czyli będziesz odstawiał, wracał i tak dalej, to nie jest powód do tego, żeby się obwiniać i siebie karać, tylko to jest powód, żeby siebie doceniać za to, że chcesz dokonać właściwej zmiany, że chcesz przejść na drugą stronę mocy, że chcesz świetnie z każdego rana się czuć i chcesz po prostu przeżyć życie, które będzie warte przeżycia. Także nawyki, z jakimi radzisz sobie najtrudniej, z jakimi radzisz sobie świetnie, zrób sobie rachunek sumienia, dołącz do naszej społeczności, wyślij paluszka, wyślij serduszko, napisz w komentarzu najwięcej jak się da, abyśmy tymi live'ami docierali do innych i żeby zrozumieli tak naprawdę, które nawyki pozwalają im żyć wspaniałe życie, a które nie pozwalają, które powodują, że oni czują się źle. Chcesz być osobą, która czuje się świetnie?
Zmień swoje nawyki, ale przestań się obwiniać, że za pierwszym razem ci nie wyjdzie, a nawet za 10., 50. razem. O, znowu zjadłam kawałek pizzy. No to trudno, zjadłaś. Było już. Ważne, że już wyłapujesz ten moment. Nie rób tego więcej, a jak się zdarzy raz jeszcze, to powiesz, no zjadłam, trudno. Mam z tym problem, mam z tym trudność, to znaczy muszę nad tym pracować. Także moje dzisiaj takie przesłanie, abyśmy nie biczowali się, żebyśmy cieszyli się z całej tej drogi i żebyśmy się spotykali albo na odnowie biologicznej od 9 do 18 września, zapraszam, albo już w styczniu, w dniach 14 do 15 stycznia na wydarzeniu Surowe Życie. Kocham Cię bardzo, trzymam za Ciebie kciuki, do zobaczenia, cześć!